Kochani Dolnoślązacy, bracia i siostry, przed nami święta paschalne, największe i najważniejsze święta naszej chrześcijańskiej wiary. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd, księża będą sprawować liturgię Wielkiego Tygodnia przy pustych kościołach, a większość z Was połączy się ze swoją wspólnotą za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. O ile jednak obchody tych świątecznych dni w swojej zewnętrznej formie będą różniły się od tych, do których przyzwyczailiśmy się przez lata, o tyle w swoim przesłaniu i treści będą to wciąż te same święta. Niosą one ogromny ładunek nadziei, która płynie z pustego grobu Jezusa. To przecież czas w którym świętujemy zwycięstwo naszego Boga nad cierpieniem i śmiercią. To święta, które mówią, że ostatnie słowo w historii świata nie należy do zła, ale do dobrego i miłosiernego Ojca, który jest w niebie. Na pewno zabraknie nam pewnych obrzędów liturgicznych, ale nie mam wątpliwości, że zmartwychwstały Jezus będzie z nami. Sprawując obrzędy liturgiczne w naszej wrocławskiej archikatedrze, duchowo będę łączył się z każdą i każdym z Was. I proszę, na ile to możliwe, stwórzmy wspólnotę ludzi wierzących. W Wielki czwartek nie przeżyjemy obrzędu obmycia nóg upamiętniającego to, co Jezus uczynił w czasie ostatniej wieczerzy, ale proszę Was. Byście tego dnia uczynili jakiś gest miłosierdzia, dobry uczynek wobec drugiego człowieka. Przeczytajcie w swoich rodzinach fragment Ewangelii opisujący ustanowienie Eucharystii i pomódlcie się za swoich duszpasterzy. W wielki piątek nie będzie nam dane podejść w Kościołach do Krzyża, by ucałować ten znak wielkiej miłości Boga do człowieka. Dlatego tego dnia proszę. Przygotujcie adorację krzyża w waszych domach. Zdejmijcie krzyże, które wiszą na ścianach waszych mieszkań i ustawcie je w ważnym dla was miejscu. Jeśli to możliwe, odprawcie wspólnie drogę krzyżową. I niech każdy z domowników odda cześć temu krzyżowi, który jest z wami każdego dnia w roku, który jest częścią waszego życia. I waszej codzienności. W wielką sobotę nie będzie zorganizowane święcenie pokarmów, ale to okazja, by wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach. Niech rodzice uczynią znak krzyża na czołach dzieci. Niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie. Przypomni wam to przyjętych chrzest przez który zostaliśmy włączeni w śmierć Jezusa i w jego zmartwychwstanie. Liturgia chrzcielna jest bowiem bardzo ważnym elementem wigilii paschalnej, którą będziemy sprawować wieczorem w naszych kościołach. Proszę was też, byście tego dnia w swoich rodzinach wspólnie odmówili wyznanie wiary, tak jak wypowiadamy w czasie niedzielnej eucharystii. Wypowiadając słowa zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmia Pismo, zatrzymajcie się na chwilę ciszy, uklęknijcie, rozważając tę prawdę, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego życia. W niedzielę Wielkanocną zaś proszę, przed śniadaniem pomódlcie się, błogosławiąc pokarmy, które znajdą się na waszym stole. To będzie trudny czas. Wiem, że dla wielu to pierwsze od kilkudziesięciu lat święta Wielkiej Nocy bez możliwości uczestnictwa w liturgii. Niech Wasze domy staną się świątyniami, w których zmartwychwstały Jezus będzie zawsze zwyciężał zło, cierpienie i śmierć. Jestem z Wami, modlę się za Was i wierzę, że niedługo minie to ciężkie doświadczenie i spotkamy się w naszych wspólnotach radując się swoją obecnością i bliskością. Serdecznie Was pozdrawiam i z serca błogosławię. Arcybiskup Józef Kupny.